Hej, siemano ludzie, z tej strony Sebastianix. Witam was serdecznie na moim kanale. Proszę państwa, czas na 27 odcinek z kariery menadżera FIFA 23 Widzewa Łódź. Jak się wam oczywiście odcinek spodoba, to łapka w górę, subskrybujcie mój kanał i komentujcie. No to proszę państwa, no czas rozegrać Ligi Mistrzów UEFA, półfinał Widzew Liverpool. Ale się będzie działo. No i Barcelona będzie grała z Juventusem. Więc no, zapowiada się bardzo nieźle. No mecz na pewno nie będzie łatwy. Kiedyś, proszę państwa, no historia była prawdziwa. W 80-tych latach, jak widzę, grał z Liverpoolem i wygraliśmy. Więc czas się skupić i no i proszę państwa, grać finał. Ale to mówię, pokonać Liverpool i będzie wszystko dobrze. Później będziemy grać za Zagłębiem Lubin i później jeszcze, proszę państwa, oczywiście rewanż 1 maja. No i ostatnia kolejka. Zagramy Ekstraklasę. No i finał Pucharu Polski. Ale to będzie w następnym odcinku. No to proszę państwa, przechodzimy na konferencję prasową, oczywiście przedmeczową. No to lecimy. Zobaczymy. Thanks, guys. We're gonna get started with the questions now. No, Liverpool to jest bardzo dobry zespół, bo wiadomo. Chłopcy to urodzeni zwycięzcy. No, to też prawda, ale Liverpool to samo, ale no. Na pewno mecz nie będzie łatwy. Zależy przyjrzeć się w drużynie, oczywiście. Musimy jakoś ustalić, bo mówię, półfinał tu już nie ma przelewki. W świetnej formie to też jesteśmy, to prawda. No, musimy zachować koncentrację. Nie możemy tego przegrać po prostu. That's all we have time for today. Thank you. Dobrze, to proszę państwa, więc jedziemy. No i gramy, a ten mecz teraz oczywiście będzie komentować to spotkanie Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Widzimy się po pierwszej połowie spotkania. Miłego oglądania. Ależ będą emocje w sercu Łodzi. Widzew Łódź, Liverpool. Fani uwielbiają takie mecze. Ich drużyny dzieli jeszcze tylko jeden krok od znalezienia się w wielkim finale. Transmisja już za chwilę. Halo, witamy serdecznie i zapraszamy na spotkanie, które tutaj się wkrótce rozpocznie, choć pogoda nie dopisuje. Leje, proszę państwa, leje jak z cebra. Nazywam się Tomasz Smokowski i będę miał przyjemność komentowania tego meczu razem z Jackiem Laskowskim. Takiego półfinału UEFA Champions League nie można przegapić. Za chwilę pierwsze spotkanie. To, co już można powiedzieć, to to, że czeka nas prawdziwa uczta. Same delikatesy. Trzeba tu jedną rzecz powiedzieć jasno. To przyjezdni są murowanymi faworytami do gry w finale. Jednocześnie to oznacza, że gospodarze nie mają nic do stracenia. Zagrają bez presji. I to jest jeden z czynników, który każe nam nie przesądzać, kto ostatecznie wyjdzie zwycięsko z tego dwumeczu. A
przed nami jedenastka gospodarzy. Zanosi się na to, że zagrają 1-4-3-3 z klasycznymi skrzydłowymi, Jacku. Czyli najpewniej postawią na wrzutki do środkowego napastnika, grę na obieg bocznych obrońców i asekurację obrony przez środek pola. Konserwatywne ustawienie jak na dzisiejsze standardy, ale to nie znaczy, że się nie sprawdzi. Liverpool wyjdzie na ten mecz w takim oto składzie. Lubią zakładać wysoki pressing od razu po stracie piłki. Nie inaczej będzie zapewne i dzisiaj. To doskonała taktyka, żeby nie dać drużynie przeciwnej pograć piłką, ale wymaga żelaznej dyscypliny taktycznej i żelaznych płuc od całego zespołu, zwłaszcza tych piłkarzy bardziej wysuniętych. Rodrigo. Eduardo Camavinga. Rodrigo. Ricardo. Christensen. Piłka do Rüdigera. Przesuwają się z piłką w strefie ofensywnej. Mogą zagrozić bramce rywala. Bellingham przy piłce. Dobre teraz wybicie. Chwila oddechu dla obrony. Warto się zastanowić, co też dziś nam pokaże w grze Vinicius Junior. Potrafi panować nad piłką, jakby miał ją przyklejoną do nogi. Świetnie umie zawinąć obrońcą, który próbuje mu ją odebrać. Bardzo trudno go przez to zatrzymać, co czyni go niezwykle groźnym. Zaraz, zaraz, z tego musi być gol. Zablokowane uderzenie! Ferran Mendy z piłką. Oyarzabal przy piłce. Camavinga przy piłce. Piłkę dostaje Ricardo. No i po zagrożeniu. Dobry odbiór. Nicolo Barella. Diogo Jota. Pokonuje kolejne metry. Świetnie radzi sobie z piłką. O, i tak to się powinno robić. Modelowy odbiór. Mamy rzut rożny dla Liverpoolu. Ciekawy wariant krótkiego rozegrania. I nic z tego dośrodkowania nie będzie. Piłka pada łupem obrony. Dobrze go tam wypuścił. Dobra interwencja bramkarza. Wyciągnął to ładnie. Rzut rożny to szansa na strzelenie bramki dającej prowadzenie. Fabinho. Jude Bellingham. I teraz Rodrigo. Piłka do Camavingi. To trzeba było zrobić lepiej. I to by było tyle. Liverpool oddaje piłkę. Rodrigo. I piłka do Bellinghama. Vinicius. 1-0. Tak. Robią pierwszy mały krok w stronę finału. Tak czy owak, teraz ten mecz powinien nabrać rumieńców. Po otrzymaniu piłki od razu było jasne, że ta za chwilę znajdzie się w bramce. Z takiej odległości nie można było spudłować. Liverpool przegrywa, ale ma dużo czasu, by mecz zakończył się inaczej. Jeszcze około minuty doliczonego czasu gry przed nami. Dani Parejo z piłką przy nodze.
powrotem do Salaha. Piłka jednak nie opuściła placu gry. Może być groźnie. Słyszymy gwizdek kończący pierwszą połowę. Teraz kwadrans przerwy. Jeśli jego celem dzisiaj jest uśpić czujność obrony rywali, to na razie idzie mu to świetnie. Jest zupełnie niewidoczny. Na razie rozczarowujący występ. Gra w formacji ataku wiąże się z obowiązkiem szukania sobie okazji, przesuwania gry pod przeciwną... Proszę Państwa, koniec pierwszej połowy spotkania. Widzew prowadzi z Liverpoolem 1-0. No, mecz na pewno nie jest łatwy. To od razu Wam mówię, ciężko się gra. Walczymy do samego końca. Zobaczymy, jak będzie ta druga połowa się zapowiadać. Miejmy nadzieję, że jak najlepiej. Oczywiście czeka nas rewanż w Liverpoolu. Dobrze, widzimy się po meczu. Drugą połowę pierwszego meczu półfinałowego UEFA Champions League. Czas zacząć. Dobrej zabawy. Piłka do nogi Oyarzabala. Oyarzabal przed szansą. I jest! Tak jest! Gol! Proszę Państwa, mają teraz dwie bramki przewagi. Nie można było nie wykorzystać takiej okazji. Nieduża odległość, a kopyto w nodze. Sami zresztą Państwo widzicie. Nic dziwnego, że po takim wykończeniu akcji padła bramka. No to mamy 2-0. Dani Parejo. Diogo Jota. Liverpool może teraz zaatakować po skrzydle. Jednak schodzi do środka. Sędzia gwiżdża na korzyść Liverpoolu. Będzie rzut wolny. Uwaga, wrzuca piłkę z wolnego w pole karne. Ale trzeba się tu było teraz wykazać. Parada godna największych stadionów. Kibice myśleli, że po takiej główce musi paść bramka, a tymczasem nic z tego. Dobrze wyjaśnia w szesnastce. Rodrigo. Piłka do Rüdigera. Ostatnie pół godziny gry przed nami. Bellingham przy piłce. Dani Parejo. Milan Skriniar. Trent Alexander-Arnold ma sporo możliwości podania. Na co się zdecyduje? Robertson dostaje teraz piłkę. Dobrze wybija, już po zagrożeniu. I teraz dobra okazja do kontry. Kontra, muszą się szybko cofać. Oyarzabal? Tak, była okazja, by podwyższyć dorobek bramkowy do 2 trafień. Dobra interwencja. Czujna gra na linii bramkowej. Tym razem piłka nie chciała trafić do siatki. Dobrze wyglądał ten atak. To mogło się udać, ale piłka została przejęta. Uwaga, ładne prostopadłe do granie. Gol! Jeszcze w tym meczu nie skończyły się emocje. Jeszcze będzie gorąco. Obejrzyjmy raz jeszcze tę świetną akcję. Zaczęło się od udanego dośrodkowania. Ależ wspaniale się złożył do tego woleja. Idealnie trafił w piłkę. Palce lizać. Robi nam się tutaj meczycho. Liverpool potrzebuje już tylko trafienia do remisu. I teraz rzut wolny. Tak nie można grać. Piłka do nogi Oyarzabala.
Mamy przechwyt. Dobre podanie, może być groźnie. Ależ teraz przerwał tę akcję po mistrzowsku. Mają piłkę, mogą skutecznie skontrować rywala. Trochę zbyt pochopnie, nici z kontrataku. No i wchodzimy w ostatnią minutę meczu. Jogo Jota. Każdy zdobyty metr jest na wagę złota. Trzeba odrobić straty. Da im teraz remis. I tak! Mamy wyrównującą bramkę w końcówce spotkania. W powtórce widzimy raz jeszcze to znakomite podanie, które otworzyło drogę do bramki. Ale popatrzmy też, jaki to był sprytny i zaskakujący strzał. Zazwyczaj trudno wcisnąć piłkę przy bliższym słupku, a tym razem... I oto ostatni gwizdek w dzisiejszym spotkaniu, Jacku. Były emocje, ale na razie nie mamy rozstrzygnięcia. Pierwszy półfinał kończy się remisem. Przed drugim sprawa jest otwarta. Tak, bardzo dobrze się to oglądało. Dwa wyrównane zespoły, dużo zaciętej gry. To nam gwarantuje, że w rewanżu atrakcji nie zabraknie. Tam się może zdarzyć absolutnie wszystko. Nie wiem jak Państwo, ale już nie mogę się doczekać. No i proszę Państwa, no koniec meczu. Niestety Liverpool no wyrównał w końcówce spotkania. Myślałem, że wygramy, ale no niestety no 2-2 zremisowaliśmy. Zobaczymy jak będzie za tydzień na stadionie Liverpool na Anfield, więc no tu na pewno w Anglii nie będzie łatwo, żeby dojść do tego finału. Trzeba się dużo starać. Zobaczymy co nas zapytają w wywiadzie pomeczowym. Time for a few quick questions. No, rywal może być faworytem, ale... Nie damy się wciągnąć w takie gierki w ogóle i... Chcemy być w finale i trzeba walczyć. No, zepsuł nam humor, oczywiście, no... Bramka w końcówce to... Taka jest piłka, no, taki jest futbol. Ale w kolejnym meczu na Anfield musimy wygrać. Ważne, że dwie bramki strzeliliśmy, ale mówię, teraz zasługuję na wszystkie pochwały. Ale mówię, proszę Państwa, no musimy jakoś dać radę. No i Parejo, no, wyrównuje w końcówce, no. Na pewno no, nie jest łatwo. No teraz będziemy grać za Zagłębiem Lubin. To jest przed... Nasza kolejka, przedostatnie mecz kolejki. PKP Ekstraklasy. Bellingham nie będzie grał, no trudno. Gramy mecz, symulujemy i widzimy się po meczu tego spotkania. Gwizdek i zaczęło się. Ładnie, przesuwa się w pobliże bramki. Będzie chyba szukać decydującego do grania. Ivi Lopez. Oyarzabal przed szansą. Proszę Państwa, uderzenie na pustą bramkę i łatwo zdobyty gol. Prowadzą zatem 1-0. Muszę być groźnie. Jak to rozegra?
Mendy. Camavinga z piłką. Bardzo dobra akcja w ataku, ale jeszcze lepsza interwencja obrony. Ivi Lopez. Rywale naciskają. Do Filipa Starzyńskiego. Szukają jakiejś luki w obronie, by odrobić stratę. Dobry pressing, odebranie piłki pod polem karnym. Dobrze bramkarz, spokojnie interweniuje. Czyżbyśmy mieli rzut karny na innym stadionie? Posłuchajmy informacji ze studia. Tak, sędzia podyktował rzut karny dla drużyny gości. Bramka jednak nie padła. Sam doskonale wie, że powinien był to strzelić i widać, że nie daje mu to spokoju. Słowem, wynik bez zmian. Wciąż 1-0. Gol! Tak, nie zawahał się. Ważne trafienie. Prowadzą już różnicą 2 goli. 2-0. Gramy dalej. Odważna i co najważniejsze, skuteczna gra w obronie. Piłka do nogi Oyarzabala. Uwolnił się z podkrycia. Okazja! Gratulacje za tę interwencję. Doskonałe umiejętności bramkarskie. Spotkanie oko w oko z kimś pędzącym z piłką jest zawsze niebezpieczne, ale tym razem pewność i konsekwencja górą. Musi trafić! Tak jest, proszę Państwa. Kolejny gol. Ale dzisiaj fantastycznie się prezentują. Prowadzą już różnicą 3 trafień. Filip Starzyński przy piłce. O, dobrze teraz zainterweniował. Zaczynamy drugą połowę. Zobaczymy, czy teraz zdejmą nieco nogę z gazu, bo do tej pory mecz był wybitnie jednostronny. Starzyński może to wykończyć. Ależ była okazja, ale nad wszystkim czuwał obrońca. Może teraz dobrze dograć do partnerów. I gol! O rany boskie, co tu się dzieje? Kibice sprawdzają wytrzymałość naszych bębenków. Opłacało się spróbować tej akcji. Zasłużone gratulacje. Vinicius. Ivi Lopez. Ale może teraz, będzie szansa. Offside. Za szybkie to wyjście za linię obrony. Zagłębie Lubin traci piłkę. Bellingham przy piłce. Teraz Vinicius. Ferland Mendy z piłką. I piłkę ma Oyarzabal. Tak, była okazja, by podwyższyć dorobek bramkowy do 2 trafień. Dobra interwencja. Czujna gra na linii bramkowej. Tym razem piłka nie chciała trafić do siatki. Ricardo. Oyarzabal teraz przy piłce. Oyarzabal przy piłce. To była kluczowa interwencja. Bez niej byłoby krucho. Wychodzą z kontrą. Jest tam paru zawodników. Przechwyt i są przy piłce. Sunie teraz akcja. Ciekawe, czy zobaczymy strzał, czy próbę koronkowego rozegrania. Dobrze teraz reaguje bramkarz. Nie wrzucają. Krótkie podanie. Aj, to było naprawdę dobre, mocne uderzenie. Niewiele zabrakło. Piłkarze pograją jeszcze zaledwie 5 minut. I mamy strzał! 0 zaskoczenia. Piłka wpada prosto w rękawice. Sędzia gwiżdże po raz ostatni. Zespół gospodarzy wygrywa ten mecz. Drużyna zapisuje na swoim ligowym koncie 3 punkty za pewne zwycięstwo 2 bramkami. Dobra robota. No i proszę Państwa, koniec meczu, wygrywamy Zagłębiem Lubin 3-1 przed ostatniej kolejce spotkania. No i teraz proszę Państwa, będzie niezła walka na Anfield.
rewanż, walka o finał do Ligi Mistrzów UEFA, oczywiście. Więc no, będzie teraz bardzo ciężko, bo na wiadomo, na Anfield się dużo może dziać. A w następnym odcinku zagramy Ekstraklasę, Puchar Polski finał, jak nam się uda wygrać z Liverpoolem i nagramy jeszcze finał. Więc będą razem dwa finały, jeden mecz ostatniej kolejki Ekstraklasy. To przechodzi. Proszę Państwa, chciałem Was przeprosić bardzo. Opowiem Wam, co się stało, proszę Państwa. Nagrywałem odcinek, co nie? Z kariery menadżera Widzewa Łódź. No, jak widzieliście, no wchodzimy na konferencję prasową i tak dalej. Zauważyliście, że się zacięło. Proszę Państwa, tak, zacięło się. No i proszę Państwa, no nie nagrało się meczu rewanżowego Liverpool kontra Widzew. Wam opowiem, jak, co było na meczu rewanżu. Proszę Państwa, w pierwszej połowie spotkania było 0-0. W drugiej połowie, w 60 minucie spotkania, Fabinho strzelił bramkę z główki, z rzutu rożnego. Jurgen Klopp był zadowolony, się cieszył i tak dalej. Później w 65 minucie spotkania szybko wyrównaliśmy, Oyarzabal strzelił bramkę. No i później w końcówce spotkania z Nożyc strzelił Vinicius Junior. No i proszę Państwa, wygrywamy 2-1, no jesteśmy w finale Ligi Mistrzów UEFA. Ale proszę Państwa, no chciałbym, żeby było sprawiedliwie, bo chciałem nagrać od nowa, ale proszę Państwa, niestety, no nie zapisałem, zapomniałem zapisać. No i niestety, proszę Państwa, wszystko pouciekało. I automatycznie, no się zresetowało, no i poszło dalej. Więc no bardzo Was przepraszam, mam nadzieję, że mi wybaczycie, no ale mówię, no jeden mecz niestety, no jeszcze bardzo ważny mecz, widzę, no Liverpool, no przepadło. Jestem zły, proszę Państwa, bo normalnie nagrywałem i nie wiem, dlaczego się ścięło, nie mam żadnego pojęcia. No ale no dobrze, no ważne, że jesteśmy w finale Ligi Mistrzów, ale mówię, no chciałbym widzom oczywiście pokazywać, tak, i wszystkie mecze, tak, Ligi Mistrzów, a tu niestety, jak widzieliście, nawet nie wiecie, co tak naprawdę było w tym spotkaniu. No wam trochę opowiedziałem, ale kto by to uwierzył. Mam nadzieję, że mam zaufanych widzów i tak dalej, bo oczywiście ja nie oszukuję. Ale no dobrze, no w następnym odcinku będziemy grali z Lechem Poznań. Ostatnie kolejkę spotkania. Finał Pucharu Polski z Śląskiem Wrocław. No i finał Ligi Mistrzów UEFA z FC Barceloną. Więc no będzie na pewno ciekawie. No Robert Lewandowski będzie walczył o te trofea. No więc dobrze, no to było na tyle w tym odcinku. Ja przem na moje kolejne odcinki, no i trzymajcie się, do zobaczenia i cześć. I jeszcze raz Wam przepraszam za to.